Tytuł wystawy to Światło czułe i nie jest to przypadek, bo w dużej mierze ten tytuł jest podyktowany techniką, której mamy wszystkie prace. To jest cyjanotypia. Cyjanotypia jest techniką fotograficzną, która wykorzystuje światło, czułość soli żelaza. Czyli jest to taka trochę magia, ale w zasadzie to jest chemia. I naświetlanie tych soli powoduje ten efekt, który tutaj mamy, i ten naturalny efekt naświetlenia tych soli powoduje ten kolor. I to jest błękit pruski, który naturalnie występuje, który można barwić, natomiast ja bardzo lubię ten kolor, więc moje prace wszystkie są w tym naturalnym błękicie. Jeśli chodzi o technikę, to ona jest niesamowita pod takim kątem, niektórzy uważają to za wadę, niektórzy za zaletę, jest nie do przewidzenia w 100%. Twórca może mieć na to pomysł, natomiast nigdy nie wiadomo, jaki będzie efekt finalny. Jest to powodem tego jest właśnie naświetlanie tej chemii, które dzięki słońcu oczywiście. Znaczy, można też naturalnie jako lampami po prostu, natomiast no, jak generalnie naświetlam to praktycznie słońcem i jakby naświetlanie tego to są południe o godzinie 12 na pełnym słońcu około 3 sekundy, natomiast jak zrobię to o 8 rano to będą to 4 sekundy, jak zrobię to w pochmurny dzień to będzie to 17 minut. Oczywiście pi razy oko, bo wiadomo, nie da się tego tak do końca przewidzieć, dlatego są prace teoretycznie trochę mniej udane i bardziej udane, natomiast ja też te nieudane, które finalnie wydawało mi się, że są słabe, gdyby się na przykład chemia wypłukała, otworzyło się coś nowego. Więc to też jest fajne, że ta technika zasychana jakby po naświetlaniu to się wypłukuje, więc jakby w łazience siedząc pod prysznicem wypłukuje i na przykład mój mąż jest jedynym świadkiem tej części powstawania procesu, bo niestety nie jestem w stanie wam pokazać, jak to wygląda. Natomiast mój mąż, siedząc ze mną w mieszkaniu bardzo małym, więc no, on teraz odetchnął, że nie mamy już pracowni w mieszkaniu. Jakby słyszał te moje okrzyki, czasem wkurzenia, czasem radości, bo wyszło coś po wypłukaniu tej chemii, czego w ogóle się nie spodziewałam. I przez to, że ten warsztat tej techniki jest tak różny, to właśnie też podzielam tę wystawę na tą bardziej wystawową i tą bardziej warsztatową. I ta część pierwsza, gdzie prace są nieoprawione, to jest właśnie ta bardziej warsztatowa część. I tam wydaje mi się, że te prace też zyskują, że one nie są oprawione, bo wiadomo, że kiedy oprawiamy pracę, mamy pewien scenariusz, pewne ramy, trochę wskazówki wyznaczamy odbiorcy, oczywiście odbiorcy też trochę decydują o tym, jak to będzie, natomiast trochę to kierujemy. Natomiast tam chodziło tylko i wyłącznie o pokazanie techniki, absolutnie nie narzucanie niczego. Natomiast druga część już jest to bardziej oprawiona i ona powiedzmy ma jakiś tam scenariusz, że tak powiem, jest jakiś pomysł na to. Jest na to. Tak. Jeśli chodzi o rzeczy, które przedstawiają pracę, faktycznie w większości są to fotografie, oczywiście moje, bo tak jak najpierw, ja też miałam tą przyjemność, bo wcześniej zostawiać sobie fotografię. Natomiast poszłam o krok dalej i faktycznie wykorzystując te fotografie, a w zasadzie negatywy tych fotografii, właśnie je naświetlałam i efekty wyszły takie, których na fotografii się nie da oddać. I ta technika to pokazuje tak na przykładu, żeby w 100% oddać negatyw, czyli zrobić najbardziej poprawną techniką, trzeba w 100%, żeby negatyw przylegał do kartki naświetlonej. Natomiast. Natomiast jak wystawia się to na 30 stopni na słońcu, to okazuje się nagle, że ta negatyw się wygina. I nagle okazuje się, że jak się wypłucza tą chemię, to on nie jest wyraźny i nagle mam zdjęcie jak ze snu, że on jest trochę przekłamany, trochę wygięty. Jak chciałam, żeby na przykład ta chemia nie była jednorodna, to sobie posypywałam piaskiem w trzeciej sekundzie naświetlania. Jak te kartka robota. Tak. Bardzo dużo wykorzystywałam faktycznie piasku, później jakaś muszelka spadła, to piasek po prostu był typu, to jest ta muszelka odbita. Chciałam odbić jakąś, bo poza fotografią mam również dużo roślinności w
większości zasuszonego, jestem fanką praktycznie zasuszania wspomnień, ale też żywej. I jak naświetlałam na przykład jakiś kwiat, to wiał wiatr i okazało się, że to był ten efekt, kiedy jest on w 3D, bo się rusza i nie jest tak 100% rozbity. Więc to też faktycznie było zyskane. Natomiast coś, co jeszcze chciałam powiedzieć, na pewno to, że fotografie faktycznie są w 95% z mojej małej ojczyzny, czyli nie tyle stricte, to jest taka z wynika dolnego, dokładnie z ogródka, gdzie się wychowałam, i są to zdjęcia, które zrobiłam mniej więcej na przestrzeni 15 lat. I są to też kadry większości, które już w tym momencie nie istnieją, więc są dla mnie to bardzo ważne fotografie. No to teraz zrobię prezent twoim rodzicom, ponieważ Bernatku, chcielibyśmy ciebie prosić, Dorotka też o tym nie wie, żeby kiedyś znalazła czas, zabrała swojego męża z tego małego mieszkania i przyjechała do rodziców i poprowadziła warsztaty dla naszych dzieci.